Regulaminie bardzo proszę o uwagi do porządku obrad. Bardzo proszę. Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja wnoszę o rozszerzenie dzisiejszego porządku obrad, o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez wydłużenie terminu do 31 grudnia 2015 roku. Dziękuję. Proszę bardzo, kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku formalnego o rozszerzenie porządek obrad do proponowany projekt uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Jakieś jeszcze uwagi do porządku obrad? W takim razie ja zgłaszam wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Trubinie w sprawie utworzenia dziennego domu senior Wigor. To są te rzeczy, o których wczoraj rozmawialiśmy na komisji. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku formalnego o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały Rady Miejskiej w Trubinie w sprawie utworzenia dziennego domu senior Wigor w Trubinie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Kolejny wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały Rady Miejskiej w Trubinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między miastem i gminą Trubin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych Centrum Usług Środowiskowych w Słupnie na prowadzenie dziennego domu senior Wigor w Trubinie. To jest ciąg dalszy omawianej wczoraj sprawy. Bardzo proszę, kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku formalnego o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej. Ale Panie Przewodniczący, to miało być odłożone. Na komisjach w ustawie. No to głosujemy. Wniosek formalny poszedł. Bardzo proszę, kto jest za rozszerzenie porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wniosek upadł. Dziękuję. Załatwione formalnie. Kolejny. W sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu senior Wigor. Jakieś uwagi do tego projektu, do tego wniosku? To składam wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu senior Wigor. W Zdrowinie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku formalnego o rozszerzenie porządek obrad o projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu senior Wigor w Zdrowinie. Kto jest przeciw? Dwa. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Kolejny wniosek formalny to wniosek o zdjęcie z porządku obrad z kolei tym razem. Projektu uchwały Rady Miejskiej w Trubinie w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta i gminy Trubin na rok 2016. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku formalnego o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w Trubinie w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Kolejny to wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad uchwały Rady Miejskiej w Trubinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz wprowadzenia zwolnienia od tego podatku. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku formalnego o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w Trubinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. I kolejny wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w Trubinie w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku formalnego o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w Trubinie w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. To tyle, jeżeli chodzi o porządek obrad. Punkt 3 porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr 12 na 2015 z obrad 12 sesji i 13 łamane na 2015 z obrad 8 sesji Rady Miejskiej w Trubinie z dnia 8 października. Bardzo proszę, Wysoka Rada. Cały porządek.
porządek, przepraszam, wracamy. Czyli kto jest za porządkiem, za porządkiem obrad ze zmianami wprowadzonymi wcześniej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo i przepraszam za zamieszanie. Czyli punkt 3, przyjęcie protokołu numer 12 i 13. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych ma uwagi do protokołu? Nie widzę, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu numer 12 obrad 12 sesji Rady Miejskiej w Torunie z dnia 3 września 2015 roku. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. I kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu numer 13 łamane na 2015 z obrad 13 sesji Rady Miejskiej w Torunie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Kolejny punkt to sprawozdanie burmistrza miasta i gminy Drobnin z działalności międzysesyjnej. Panie burmistrzu, bardzo proszę. W okresie od ostatniej sesji, czyli od 3 września 2015 roku do dnia bieżącego składam Państwu sprawozdanie z działalności urzędu w podziale na poszczególne referaty. Referat planowania inwestycji zamówień publicznych w dużej mierze procedował nad zadaniem Dom Dziennej Opieki Senior Wigor. W ramach tego zadania przeprowadziliśmy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót, jak i na nadzór budowlany. Do tego przetargu przystąpiły trzy firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU Tymbut, Wojciech Szpek, Maszewo Duże i tutaj cena, wartość zaproponowana to jest 158 670 zł. Jeżeli chodzi o nadzór budowlany, również przeprowadziliśmy zapytanie ofertowe, zgłosiło się 5 przedsiębiorstw. Najkorzystniejszą ofertę o wartości 3,5 tysiąca złotych złożył pan Stanisław Wawrowski, Tomasz Mokrzki i pan Tomasz Szęszkowski. I tutaj zgodnie z tym wyłoniliśmy, cena była zaproponowana wykładnikiem, kogo zapraszamy do współpracy. Na dzień dzisiejszy umowy z wykonawcą wyłonionym, jak i z nadzorem nie są jeszcze podpisane. Oczekujemy po prostu tutaj na ostateczną zgodę Rady na utworzenie tego domu. Kolejnym zadaniem, które było procedowane, jest projekt instalacji prosumenckich w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej. Kolejny jego etap. Przeprowadziliśmy zamówienie publiczne, przeprowadziliśmy w zasadzie już montaż. Teraz przyszło tak jakby rozliczenie tego projektu. Skierowaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego dokumenty do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumenty te zostały zaopiniowane pozytywnie. I kolejnym etapem było złożenie wniosku o płatność również do Urzędu Marszałkowskiego. Jest w tej chwili ten wniosek procedowany. Wartość robót budowlanych objętych pozytywną tą weryfikacją ogółem wyniósł 327 587,37 groszy. Jest w tym wykonywanych te instalacje fotowoltaiczne, jak i kolektory w 16 lokalizacjach naszych mieszkańców na terenie gminy Drobnin.
Tu dla przypomnienia dodam, że jest to program jeszcze z końcówek Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i wydatki kwalifikowalne oszacowaliśmy na 307 620 zł 50 groszy. Dodatkowo referat prowadził projekt również, na który otrzymaliśmy wsparcie, a mianowicie budowa drogi gminnej Dobrosielice-Zalesie. 23 października odbył się końcowy odbiór tego zadania. W ramach tego zadania wybudowano drogę 12,5 centymetrowej grubości z stłucznia oraz 10 cm tak zwanej podsypki. Wartość robót budowlanych wyniosła 170 310 zł 72 grosze. Referat również zajmował się bieżącym utrzymaniem dróg i również realizacją funduszu sołeckiego, w zasadzie zmian tego funduszu sołeckiego i wśród tych zmian było na przykład żwirowanie dróg w miejscowości Kozłowo i tutaj blisko 2000 zł było wydatkowane. Usługę tę wykonał firma Usługi Budowlane Transportowe Miklewska Katarzyna Kosobudy 7. W innych miejscowościach tłuczniowaliśmy drogi w ramach Funduszu Sołeckiego i odbyło się to w Brelkach, w Kudzynku, w Kłakach, w Kozłowie, w Łęgu Kościelnym II, w Mogielnicy, w Jęczewie, w Siemkach. I to zadanie realizował podmiot, który został pierwotnie wyłoniony do dostaw kruszywa na nasz teren, firma Adam Tras, Przemysław Adamczyk. Ponadto dokonaliśmy również równania dróg i to zadanie wykonywał pan Sławomir Jaworski z miejscowości Cępkowo. W miejscowości Krajkowo powstał kawałek chodnika, również realizowany z funduszu sołeckiego. Wartość, jaka tam została, wartość, za jaką ta inwestycja była realizowana, to 8643 zł. Wykonawcą tego zadania był Mirbruk Świerczynek. Przystąpiliśmy również do procedowania wniosku o pozyskanie środków finansowych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kuchary. Planujemy złożyć akces do programu budowy dróg, Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. W zasadzie kończymy na tym pracę i wszystko, całą dokumentację mamy zgromadzoną. Wartość całego projektu oszacowana to jest ponad 1 000 000 zł. Wnioskowana dotacja to 50% z tych środków. Jeżeli chodzi o dalsze zadania, również cały czas jesteśmy w trakcie projektowania kolejnych dróg, na które Państwo sołtysi przeznaczyliście środki z funduszu sołeckiego. Wykonaliśmy również oznakowanie dróg tutaj w mieście Drobiny, uporządkowanie pewnych sytuacji na skrzyżowaniach. Na skrzyżowaniach dokonaliśmy również malowania pasów na ulicy Rynek. Zadanie to wykonywała firma PHU Agatka. Wartość tego zamówienia to blisko 4,5 tysiąca złotych. Również referat przystąpił do przygotowania się do zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg na bieżący sezon i na przyszły rok.
referat infrastruktury, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Zakończyliśmy zadanie polegające na pielęgnacji i konserwacji 163 sztuk drzew w naszej alei topolowej. Łączny koszt zadania to ponad 100 tysięcy złotych. Otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie w wysokości ponad 95 tysięcy złotych. 30 września udało nam się sprzedać działkę o numerze 487/3 o powierzchni 1650 położonej w Droginie przy ulicy Płockiej. Może dla wyjaśnienia powiem taką naszą drobińską tutaj określenie. To były pawilony na dołku, czyli po kilkudziesięciu próbach sprzedaży udało nam się tego dokonać. Również intensywnie przygotowywaliśmy nasze lokale komunalne do, można powiedzieć, sezonu zimowego. We wrześniu i w październiku wymienialiśmy stolarkę okienną, na przykład w lokalu komunalnym położonym w Dobrosiewicach, wymiana dwuokiennych, lokal komunalny położony w Drobinie przy ulicy Sierpeckiej, w lokalu komunalnym w Biskupicach. Dokonaliśmy również wymianę stolarki drzwiowej w lokalach przy ulicy Tupackiej oraz na Zaleskiej 58C, jak również w Dobrosiewicach pierwszy. Zakupiliśmy również materiały budowlane i narzędzia niezbędne do wykonania remontów. Zakupiliśmy nowe źródło ciepła na ulicę Zaleską 7. Ponadto dokonaliśmy szeregu prac remontowych w lokalach komunalnych. Tutaj pan kierownik wskazał kwotę blisko 3000 zł. Czekają nas jeszcze kilka takich awaryjnych napraw, szczególnie napraw kominów oraz dachów, gdzie dachy przeciekają. Uszczelniliśmy właśnie dach w Mogielnicy. Również dokonaliśmy uszczelnienia dachu przy kominie na ulicy, w Drobinie na ulicy Rynek 43. Ponadto w ramach referatu, w ramach takiej współpracy z jednostkami oświatowymi odbyło się sprzątanie świata. Referat tutaj też zaopatrzył pracownikom materiały potrzebne do realizacji tego zadania. Tutaj widzimy dzieci z Rogotwórska, a jak dalej również dzieciaki z przedszkola też w tej akcji uczestniczyły. Świętowaliśmy również, przechodziliśmy może tutaj święto drzewa. W tej intencji posadziliśmy nowe drzewa w naszym parku tutaj Drobińskim. Ponadto jeszcze zorganizowaliśmy spotkanie z mieszkańcami, na którym poruszaliśmy zagadnienia kanalizacyjne na terenie naszej gminy, rozważenie tak w zasadzie propozycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. I tutaj z mieszkańcami zaproponowaliśmy współpracę właśnie z mieszkańcami w tym zakresie. W chwili obecnej spływają deklaracje od mieszkańców z chęcią przystąpienia do tego programów. Jeżeli będzie tych deklaracji co najmniej 10, będziemy starać się zaaplikować
środki, które pomogą nam zrealizować tego typu inwestycje w partnerstwie mieszkańcy gmina. W referacie oświaty, tak w zasadzie pokrótce, oprócz bieżących spraw, złożyliśmy kolejne dwa wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej. Tutaj już za chwilę się Państwo dowiecie, że jeden wniosek nasz został pozytywnie rozpatrzony i otrzymaliśmy kwotę ponad 400 tysięcy złotych tej subwencji. Teraz oczekujemy na rozpatrzenie naszych kolejnych dwóch wniosków. Referat również wdraża nowy program do naliczania płac dla pracowników oświaty i nie tylko. Zmieniamy program obsługujący, również urząd w tym zakresie. Intensywnie pracujemy nad przeniesieniem danych, które ze zgromadzeniem do wprowadzeniem do tego programu. Referat organizacyjny i spraw obywatelskich, takim chyba najważniejszym i koronnym zadaniem w tym okresie, które przeprowadził, była organizacja wyborów państwowych. Wyłoniono komisję do pracy przy tych wyborach. Przeprowadziliśmy całe procedury. Tutaj mam dodane informacje na temat naszych wyborów. Frekwencja naszych mieszkańców na wyborach to 39,41. W naszej gminie wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość 43,06% głosów, kolejne Polskie Stronnictwo Ludowe blisko 20% głosów i pozostałe partie w mniejszym stopniu. Także dziękuję mieszkańcom za udział w tych wyborach, za spełnienie swojego obywatelskiego obowiązku. Gratuluję zwycięzcom wyborów. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, można powiedzieć. Tutaj z urzędu nad całością wyborów czuwała pani Monika Ostrowska. I tutaj w imieniu pani Moniki Ostrowskiej, pani Monika, dziękuję wszystkim przewodniczącym komisji, wszystkim członkom komisji za dobrą współpracę. Incydentów jakichś dużych nie było, wręcz można powiedzieć, że odbyło się wszystko spokojnie. Referat organizacyjny ponadto swoją bieżącą pracę wykonuje, czyli wszelkiego typu zaświadczenia, oświadczenia, to co w jego kompetencjach leży. Mam również informacje z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje program pomocy żywnościowej dla naszych mieszkańców. Liczba osób, która jest uprawniona do otrzymania tej pomocy, to 1162 osoby. Rozdano ponad 27 ton żywności, to jest mleko, olej, cukier, koncentrat pomidorowy, dżem, sok jabłkowy, mielonki, klopsiki, groszek z marchewką. W pakiecie pozostaje jeszcze do rozdania makaron, ryż, kasza, jęczmień, herbatniki, kawa zbożowa. Kryteria do otrzymania tutaj tej pomocy to osoba samotna, dochód 951 zł, osoba w rodzinie, dochód do 771 zł. Zespół Szkół Łęgu reprezentował nas znakomicie w dniu 3 października na targach zdrowego
życia. Było to organizowane na zaproszenie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium w Płocku. Dziękujemy Pani Dyrektor za zorganizowanie naszego tam pobytu, wystawienie naszego stoiska, które nas promowało. Miejsko gminne przedszkole w Drobinie, tak jak mówiłem, uczestniczyło w akcji sprzątania świata. Ponadto organizowało konkurs piosenki Wesołe, uczestniczyło w konkursie piosenki Wesołe Nutki w sierpcu. Tutaj pierwsze miejsce zajęła pani Maria Skierkowska, trzecie Olga Domeracka, to nasi tutaj przedstawiciele. 21 października odbyło się święto pieczonego ziemniaka, impreza integracyjna dla dzieci i rodziców, a dziś uczestniczyłem w bardzo sympatycznej uroczystości pasowania na przedszkolaka. To wszystkie informacje, jakie chciałbym przedstawić Państwu tu z działań, które podejmowaliśmy jako urząd. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja teraz widzę, doszło jeszcze część sołtysów, także witam też sołtysów, nie powitałem wcześniej, przepraszam. I bardzo proszę, kolejny punkt, interpelacja radnych. Bardzo proszę, proszę. Proszę bardzo, pani radna Krajewska. Ja na sesji 3 września przedstawiłam w interpelacji problem ginekologa w Nowej Przychodni o nazwie ASMET. Otrzymałam pisemną odpowiedź na moją interpelację, ale moim zdaniem ona jest niedoprecyzowana, ponieważ podpisana przez pana sekretarza gminy. W tej interpelacji stwierdzono, że Wacław Jaromir Fułek wyjaśnił, że lekarz ginekolog jest pracownikiem prowadzonej przez niego przychodni i to powoduje, że wizyta u lekarza o tej specjalizacji wiąże się z koniecznością zapisania do przychodni w przypadku zamiaru skorzystania z porady nieodpłatnej. A to jest nieprawda, ponieważ zależność służbowa ginekologa od kierownika tej przychodni nie powoduje konieczności zapisywania się do lekarza POZ-u, czyli pierwszego kontaktu tak zwanego rodzinnego. Poradnia ginekologiczna położnicza jest zarejestrowana w tej przychodni, bo ja zrobiłam wyciąg z księgi rejestrowej i jest ta poradnia tutaj zarejestrowana. Mało tego, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej mówi, że każdy ma wolny wybór. Tak lekarza pierwszego kontaktu, czyli rodzinnego, jak i specjalisty. Jeżeli w danej miejscowości jest specjalista, to nie wolno, przepisy nie zezwalają na to, żeby zmuszać kogoś do zapisywania się. Korzystam u ginekologa z poradni, muszę się zapisać do pierwszego kontaktu. A tam takie metody są stosowane. Nie wiem, czy jeszcze miał urząd sprawdzić. No i proszę o doprecyzowanie tej odpowiedzi na moją interpelację. Ja proponuję mimo wszystko taką formułę, jak była przyjęta na 2 ostatnich, czyli zbierzemy interpelację, zbierzemy uwagi od uczestników sesji i po przerwie będą odpowiedzi. Także bardzo proszę Państwa radni, kto jeszcze? Bardzo proszę Pani radna Jankowska. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Kochani, chciałam powiedzieć, że następny, kolejny raz pan burmistrz nic nie mówi o tym, co się dzieje w Związku Emerytów czy w Stowarzyszeniu. Nawet nie wspomniał o tym, już nie mówię, że nie przyszedł w ogóle na to spotkanie, to nawet nie wspomniał, że był zaproszony na takie spotkanie, gdzie byli wójtowie z innych gmin, uczestnicy w ogóle z innych gmin, około bodajże 10 gmin było.
Wszystkich uczestników było około 20 i naprawdę jest mi bardzo przykro i pan burmistrz niech się nie tłumaczy tym, że nie ma czasu, bo dzień wcześniej potwierdzał, że na pewno będzie. I ja uważam, że jeśli jest się ojcem miasta i gminy Drohin, to przynajmniej na te 5 minut do dzieciaków się przychodzi. Czy to mi się podoba, czy nie, bo mówię, pan burmistrz ma samochód, ma prawo jazdy, także słuchajcie, przemieścić się nawet rzekomo miał być w Płocku, co prawdopodobnie to było tylko wymówka, to też by miał czas, żeby do godziny 20 nas odwiedzić. No ale to jest tyle kwestii. Chciałam powiedzieć, że naprawdę, słuchajcie, kontakt kosztował podobno 5 tysięcy. Ja uważam, że 5 tysięcy na taki budżet, jaki gmina posiada, to jest naprawdę znikoma liczba, żeby ten kontakt w dalszym ciągu się ukazywał, a tym bardziej, że są głosy, że ludzie naprawdę tego kontaktu potrzebują. Bo przynajmniej w tym kontakcie, niech on wychodzi nawet 2 razy do roku, ale naprawdę ludzie bardzo dużo rzeczy się o tym dowiadują. Niestety, pan burmistrz twierdzi, że jest internet. Jeszcze raz powtarzam, nie wszyscy korzystają z internetu. Dlatego nie wykluczajmy ludzi od wiadomości, bo nawet nie chodząc, ktoś nie chodząc, to sąsiadka przychodzi do Drohina, bierze z jakiegoś sklepu czy nawet z urzędu gminy kontakt i zanosi sąsiadce, żeby sobie sąsiadka poczytała. Następna sprawa jest taka, że zatrzymały mnie panie i bardzo by prosiły, żeby znalazła się u nas w okolicach przystanka autobusowego Tojtojka. No i jeszcze raz bardzo proszę radnych pana burmistrza, aby nie skreślali budowy kotłowni, gdzie jest projekt i naprawdę, żeby te pieniądze nie poszły na marne. Jedna sprawa jeszcze, która mnie nurtuje, to jest powołanie Rady Seniorów i bym bardzo prosiła naszych radnych, aby zagłosowali za, żeby ta rada jednak była. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Mieczarek. Dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, chciałbym się zapytać, jeszcze wrócić do tych kontrowersyjnych wniosków suszowych. Kto w ogóle takie dane, jakie wyliczenia były do tych wniosków, kto je w ogóle wyliczał? Na jakiej podstawie to było wyliczone, to jest jedna sprawa. Jakie dokumenty zostały wysłane do sądu administracyjnego o sprawę w Chudzynie? Na początku to jest druga sprawa. I chciałbym się zapytać o wnioski do studium, co burmistrz zamierza, czy je przyjąć, czy odrzucić, to jest następna rzecz. I kiedy będę pełnoprawnym członkiem komisji, to jest moje następne i ostatnie pytanie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Matomaski. Szanowna Rado, szanowni sołtysi, sołtyski, szanowni goście, panie burmistrzu. Ja chciałem podziękować panu burmistrzowi za zdanie przepustów w Kozłowie, pierwsza rzecz. I drugie, chciałem też podziękować panu burmistrzowi za koparkę, który miał użycie w Kozłowie też, na numer drogi 44. Tam była droga była nieprzejezdna. Ale jakoś dzięki Bogu dostęp panu burmistrzowi, że damy na dzień tej koparki i droga ta jest bardzo przyjemna. Dziękuję za to bardzo. Proszę. Dziękujemy jeszcze ktoś. Kolejny punkt wnioski, tak? Więc właśnie przechodzę do punktu wnioski i zapytania uczestników sesji. Bardzo proszę. Proszę się przedstawiać, łatwiej będzie z protokołem. Dziękuję panie przewodniczący. W uzupełnieniu sprawozdania pana burmistrza chciałem powiadomić wszystkich, iż w miesiącu październiku 25 osób z gminy Drohin, rolników młodych i starszych, wzięło udział w międzynarodowej wystawie rolniczej Bednary. Chciałem tą drogą podziękować administracji urzędu gminy, która pomogła nam zorganizować to wszystko i uważam, że należy to dalej prowadzić, bo efekt, niektórzy siedzący na tej sali byli obecni, jest naprawdę dość duży.
najnowsze wiadomości światowe, najnowsze osiągnięcia zostały, a nawet dyskusje z Ministerstwem Rolnictwa na temat premii młodych rolników i to z pierwszej ręki otrzymaliśmy tego. Także dziękuję za pomoc w zorganizowaniu tej. W roku 16 na pewno będziemy, jeśli będą webinary, weźmiemy udział i zastanawiamy się też nad wyjazdem, już częściowo odpłatnie, na takie targi do Berlina. Dziękuję ślicznie. Bardzo proszę, pan sołtys. Panie przewodniczący, droga rado, panie burmistrzu, wszyscy sołtysi i gości. Ja złożyłem podanie w sprawie rewizji, w sprawie wysypiska i w sprawie boiska. Czy ja dostanę na to odpowiedź, bo 2 miesiące może przecież odłożyłem i nie słyszę żadnej odpowiedzi na to. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Bardzo panie burmistrzu. Panie burmistrzu, ja mam taką prośbę. Czy lampy na wsiach mogą się palić w jakichś konkretnych godzinach? Bo one się świecą w nocy, a jak ludzie wstają do pracy i dojeżdżają rowerami do pracy, to lampy gasną, więc to tak jest trochę bez sensu. Bo się świecą na przykład do 3, a ludzie wstają w 3:30, jadą do pracy i lampy gasną. To trochę, trochę dziwne. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, też państwa jeszcze. Nie widzę, 15 minut przerwy. Dalej działać. To się blizna ma domowa.